Witam serdecznie. Dzisiaj jedziemy sobie linią numer 156. Schodźki Szpital na Felin. Autobus dzisiejszy to będzie 2257. Bardzo nierealistyczne malowanie, bo w OMSI nie ma odwzorowanej pierwszej generacji, tylko jest druga, a 2257 w prawdziwym świecie to jest pierwsza generacja. Ale o pojeździe, jak i o mijanych przez nas obiektach opowiemy sobie podczas jazdy. Zapraszam. Jesteśmy akurat, jeszcze nie będziemy ruszali, na przystanku technicznym Chodźki Szpital. Ale podkreślam, na przystanku technicznym, bo przystanek włączenia jest dopiero za skrzyżowaniem, przepraszam. Dobrze. No oczywiście to jest nierealne, tak, bo słychać, że autobus ma Wojta w OMSI, gdzie on w praktycznym świecie ma ZF-a, no ale tutaj jest Wojt akurat, to jest nierealne, no ale dobrze, niech już będzie. No i kierownicę 2257. Dobrze, dojeżdżamy do przystanku włączenia Chodźki Szpital. No zresztą 2257 ma zupełnie inne drzwi niż ten wóz, bo ten wóz ma kiekerty tak zwane, tak, firmy Webasto kiekert, a 2257 prawdziwy ma rawagi, czyli takie gorsze, no ale dobra. Za minutę odjazd. Dobra. No i zupełnie inny sygnał drzwi ma 2257. To znaczy, albo nie ma sygnału, albo można ręcznie włączyć sygnał, który brzmi: uwaga, drzwi się zamykają. Tak pani lektor mówi. Dobra, wyruszamy z Chodźki. No i jesteśmy. Jesteśmy. Następny przystanek. No i prawdziwy 257 nie ma takiego sterownika i nie ma zapowiedzi przystanku. Dobrze, mijamy sobie wszelkie ten szpital po prawej stronie, po lewej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zwane Gargamelem. No i jesteśmy na Jarczewskiego przystanku. Tutaj jest ciasne skrzyżowanie dla deskorolki i dla trolejbusów przegubowych. No deskorolka to jest autobus 15-metrowy, tak jak ten, tak? Dwie tylne osie tu trzeba uważać, no ale wyrobiliśmy się. Ten Solaris na 156 nie wiem czy jeździł, ale na 47 na pewno z tego zakrętu kiedyś wyjeździł, bo na 47 jeździł, także tak to wygląda. Wycieraczki leżące, to jest przynajmniej dobrze wzorowane. Dobra. To jest bardzo krótka linia, myślę, że będzie około 25 minut cały przejazd. 156 jest krótkie, jak nie ma korków. Dobrze, następny przystanek. Następny przystanek, Unicka. Tak, sami słyszeliście. Na pasie skrajnym do skręcania się ustawiamy. To jest najbardziej niewymiarowe skrzyżowanie w Lublinie, bo tutaj każdy, kto jest przyjezdny, to baranieje, no bo w sumie pas środkowy jest prosto, a prosto to jest takie, że to jest w prawo i prosto, także tak to dziwnie wygląda, a w prawo to jest tak bardzo ostro w prawo. Przed nami była dawna pętla, Unicka właśnie. To znaczy przystanek się nazywa teraz Unicka, pętla kiedyś była też Unicka. No i to była pierwsza inwestycja, sieć trolejbusowa na Chodźki, tak, stąd na Chodźki, czyli skąd jedziemy zaledwie te 2-3 przystanki. To była pierwsza inwestycja, jeżeli chodzi o trolejbusy, w lubelskiej komunikacji miejskiej po roku 89, dopiero w 2000 roku takie coś zaszło. No tutaj będziemy jechali zaraz ulicą Lubartowską, tak, też to jest głównie dzielnica pożydowska, tak, stare kamienice. Tutaj Biedronka jest, pomnik takowy. Naprzeciwko, gdzie te bloki się teraz wnoszą, kiedyś była drukarnia, teraz jest osiedle Wiktoryn, TBV-ów. Strzałka mamy, jedziemy. Dobra, no i teraz trzeba ostro zakręcić, tak, deskorolką to jest trudno zrobić, bo deskorolka strasznie dużo zachodzi, ale ja jestem dobrym kierowcą i umiem to zrobić. No i po prawej mamy przystanek, tak, zajeżdżamy, tu trzeba uważać, bo jest taka zatoczka dość ciasna, jak na przeguba albo na nieprzeguba. A po lewej mamy Yeshiva, tak, Yeshiva z Chachmej Lublin, imienia rabina Majera Shapiro, Majer Shapiro się nazywał człowiek, który to założył, tak, to była szkoła rabinacka dla Żydów po II wojnie. Wiadomo, Żydów stąd przesiedlono, za czasów komunistycznych też. I teraz jest świątynia, jest hotel żydowski, tak, w Yeshivie, no i dobra.
Unicka. Następny przystanek. Czwarte. No tutaj są kamienice, tutaj jest toksykologia. Tak, szpital toksykologiczny. Po lewej. No tu po prawej tu nic nie ma jakby ciekawego, jakiegoś takiego bardzo absorbującego. Czwartek. Tutaj tak, skręt na ulicę Czwartek jest po lewej stronie, a my mamy przystanek po prawej. To jest linia, tak jak mówię, stricte trolejbusowa. No my jedziemy autobusem, bo nie ma jakichś trolejbusów realnych do, w stosunku do Lublina wzorowanych w OMS-ie. No bo jest ten Solaris, ale on nie działa tak, jak ja bym chciał. O, paliwo. Nie. Oczywiście 2257 ma komunikaty na komputerze po polsku, tylko tutaj jest jakoś tak przekombinowane. Dobra. Jedziemy teraz. Kolejny przystanek bardzo blisko. Tutaj, jak jest duże opóźnienie po Lubartowskiej, na przykład na 47. Probostwo. No i tutaj w lewo jest ulica do PKS-u, Ruska, tak, Targ i tak dalej, pętla 24, a w prawo była ulica Biernackiego, tam do szpitala się dojeżdża i do ulicy Prusa. No tutaj znajdujemy się w regionach lubelskiego dworca PKS, tylko że od drugiej strony, w zasadzie obecnego dworca PKS, ale niedługo on będzie byłym dworcem PKS, bo w 2022 ma przecież być już dworzec metropolitarny. Z lewej Galeria Nowa, tak. Galeria Nowa jest bardzo jeden z pierwszych marketów w Lublinie. Krowostwo. Następny przystanek. Brama Krowostwo. Dwupasmówka tak zwana, czyli Aleja Solidarności. Tak. No i tutaj jest jednokierunkowe, bo tutaj tylko pod górę jakby komunikacja miejska może jechać do tego momentu. Tak, tutaj w dwie strony, no to w przeciwną stronę mogą też jechać ludzie normalnie, ale tutaj pod górę tylko autobusy i trolejbusy, tak, w zasadzie tylko trolejbusy, bo przez autobusy ten odcinek nie jest używany liniowo, żadna autobusowa linia nie jeździ, tylko 156 i 160. No i teraz na buspas wjeżdżamy przy Ratuszu Lubelskim. No i jesteśmy w centrum Lublina, tak, plac Łokietka i te sprawy. Ratusz, tak, Brama Krakowska tutaj. Lodziarnia Bosko, Lodziarnia Karmelito. Po prawej mamy przystanek. Ważne jest to, żeby na drugim przystanku się zatrzymać, bez wiaty tym. Tak, ten pierwszy przystanek to jest dla linii 39 i 4, bo one skręcają, a tutaj ten drugi przystanek jest dla linii, które zatrzymują się na Zamojskiej, tak? Jakby jadą prosto, Wyszyńskiego. Bo teraz jesteśmy na ulicy Królewskiej. No tutaj po lewej stronie mamy katedrę, wieżę trynitarską, tak, sztandarowe zabytki Lublina. Tutaj przy autobusie, tak, po prawej stronie, tam gdzie ja się teraz patrzę, w tej kamienicy jest dobra gruzińska restauracja. Polecam, byłem, fajnie jest, gruzińska, jedzenie, jakieś szaszłyki, tandoori i tak dalej. I te sprawy, no dobra, ruszamy z Bramy Krakowskiej, tak, ulica Królewska i za tym zakrętem już jest ulica Wyszyńskiego. Prymasa Stefana oczywiście. Następny przystanek. Zamojska. No i tutaj bardzo często się kierowcy rozpędzają, tak, wzdłuż seminarium lubelskiego, bo tutaj po lewej stronie się mieści seminarium duchowne w Lublinie. No i tutaj na Zamojską zawsze rozpędzają się kierowcy autobusów i trolejbusów, także ten. Znaczy seminarium się uściślając dopiero tutaj się zaczyna. Tam wcześniej jest zabudowa mieszkalna, tak, a tutaj ten mur to jest seminarium. Czwórka i 39 skręcają tutaj w prawo, my jedziemy prosto, tak, i dlatego jest inny przystanek, żeby ktoś się nie pomylił. No i jesteśmy na Zamojskiej. Zamojska. Tak, Zamojska, podobnie jak Lubartowska, kiedyś Żydzi mieszkali w kamienicach, w sensie wybudowali te kamienice trochę pod upadły, jak Żydów wyrzucili. Niestety. Czy pod upadły w takim sensie, że Zarząd Nieruchomości Komunalnych, czyli taka firma, która się zajmuje konserwacją tych kamienic, nie chce inwestować. Te, które są własnością prywatną, tak jak Zamojska 12, na przykład bardzo ładnie. Bardzo ładnie kompleksowe remonty przechodzą, bardzo ludzie się, właściciele starają, a jak jest należy do Urzędu Miasta, to tynk odpada, oni tylko potrafią postawić taśmę, żeby nic się nie, żeby nikomu cegła na głowę nie spadła. Dobra, skręcamy tutaj, tak, bo prosto jest ślepa uliczka, bo jest most kultury, a my skręcamy i teraz w prawo
na tych światłach, tak jak mówiłem, na 55 na powrocie, o ten pas zajmujemy, żeby później lepiej było wjechać na przystanek i na rondo i tak dalej. No tutaj Aleja Unii Lubelskiej, tak, tarasy zamkowe w bardzo dalekiej oddali. O tam, tam tarasy. O, Radio Plus reklama znowu, najlepsze radio jakie jest, polecam jeszcze raz. No i jedziemy za chwilę, tylko żeby się zielone zrobiło. No ładna ta deska jest, szkoda mi będzie tych Solarisów jak będą wycofane. Ja te Solarisy pamiętam, no może nie jako nowe, bo one już mają po 20 lat niektóre, ale pamiętam jak to był taki powiew nowości, że Solaris to był Solaris. Nawet powiem wam szczerze, że wygrałem konkurs dotyczący komunikacji miejskiej, właśnie dotyczący, znaczy opisem Solarisa 2257, tak, jedyny wóz w Lublinie, w 2000 roku został zakupiony, w 2019 przeszedł malarkę, czyli nowe barwy, tak, miejskie zyskał. No tak to jest. No oryginalnie jest trochę inny od tego, co widać w Omsi, nawet dużo inny. Bo tutaj jest druga generacja stylizowana na pierwszą, a 2257 to jest jeden z pierwszych wozów w ogóle pierwszej generacji, także... No 14 pojechała na Zygmuntowskie, tak, bo to są aleje Zygmuntowskie, nie Piłsudskiego, nie wiem co ja powiedziałem na odcinku ze 158, ale o tutaj gdzie ten man teraz jedzie, to są aleje Zygmuntowskie aż do tego skrzyżowania niewymiarowego, co jak ja to tak nazwałem. Tu Galeria Gala, wiadomo, Aqua Lublin z przodu. 1 maja ulica, no tak jak mówię, rondo jeszcze przed remontem, stan w OMS jest, bo 1 maja już ładnie, zamiast tych pachołków kultowych, plastikowych, zaślepiona ładnie jest. W ogóle to jest bez sensu, że nie zrobili drugiego skrzyżowania obok i ta ulica nie jest przejazdna, myślę, żeby się bardziej zeuropeizowała, tam tak trochę jest nieprzyjemnie, bo te kamienice takie wrażenie robią, jakby się miały rozpaść. Bo tak w złym stanie są, bo tam gdzie na dole wynajmują lokale to są ok, ale tam gdzie są lokale mieszkalne później, zresztą jak i na kontynuacji 1 maja, czyli dawnej ulicy Foksal, bo to kiedyś się tak nazywało po rusku, że do dworca w sensie. Rondo Lubelskiego. I tak to jest, takie jest życie. Rondo Lubelskiego Lipca. Nie, ja państwa pierwszymi drzwiami nie wpuszczę. Nocowy, kochaniutka. Kto hajzer mówi do pani starszych. Dobra, no i jedziemy. Ja tutaj o trasie. O trasie będę opowiadał od Krańcowej, bo tutaj 55 jechaliśmy i wszystko już powiedziałem. Nie jechali. Po Majdanku Pomniku będę opowiadał. Park Bronowice. No tutaj na ten... z kostki pas już nieistniejący skręcamy, ale był i dobrze, że on jest obserwowany, to jest kultowe. Kolor... O, tutaj w ogóle nie powiedziałem, że po lewej stronie taki budynek w Krzaczorach, takich, to jest Agencja Mienia Wojskowego. Tutaj można sobie przyjechać kupić jelcza z wojska. To znaczy dostarczają, podpisać papiery tutaj albo jakieś latarki z wojska czy coś, to jakby ktoś potrzebował, to to jest o tutaj, gdzie myszą pokazuje, tak, o tutaj. Łęczyńska, skrzyżowanie. No, tak to jest. W życiu różnie. Skoda, Fabia, nauka jazdy. Skoda, Fabia. Kto z nimi zdjelał? Kto z nimi zdjelał? Bielie rozy. Nieważne. Dobra, Park Bronowice. Park Bronowice. Jak mówię, na 156,8 tu trzeba ładnie uważać, żeby pałąki z tej sieci nie wypadły, bo tu jest dużo zwrotnic. W zasadzie to są zwrotnice wszystkie szybko przejazdowe, więc jest małe zagrożenie, ale zawsze. To trzeba uważać, to jest pierwsza rzecz. No i dobrze, i ruszamy. Oj, Boże.
Mamy AMW i serwisy różne w tym budynku. Wiadukt kolejowy, który kiedyś był przejazdem, tylko w latach 50. wykopali w dół dziurę i po prostu... Dziurę w dół wykopali, ten wiadukt zrobili w sumie dobrze. I teraz nam się uda na tych dwóch zielonych przelecieć. Bardzo fajnie na zielonej fali, żeby nie czekać na nie wiadomo co. Tutaj pizzeria Gruby Benek jest teraz, tutaj jeszcze jest stan na 2017, chyba telepizza. No i jesteśmy. Lotnicz. No lotnicza, stąd się wzięła nazwa, że tutaj były zakłady lotnicze. Na Wrońskiej, tam kawałek w dół, tak jak pokazywałem, chyba na 158 o tym mówiłem. Taki robiliśmy kurs 158, to mówiłem o tym. Dobra. Co to jedzie z tyłu? Siódemeczka, man, 1801, nieistniejący już. Już man 1801 nie ma w naszym gronie, pamiętam ten wóz bardzo dobrze, bo nim jeździłem bardzo często. Z kierowcami gadałem, już kierowców nie ma niektórych, ja ich znałem, no się czas zmienia. Lotnicz. A tutaj po prawej kościół Maksymiliana Kolbe, luk z połem. No i teraz dla kontrastu z linią 55 będziemy jechali prosto. Następny przystanek, Dulemby. No, Kazimierza Dulemby, ulica jest takowa, przystanek. Przystanek Dulemby też jest w dwóch kierunkach. Z prawej, z lewej, ulica Krańcowa. Światłach niestety czasami się długo stoi, jak się ma zieloną falę, to się fajnie jedzie, jak się stoi, to się stoi pełną gębą. Niestety. Podejrzewam, że będziemy stali. No tak, tutaj jest stokrotka, o której mówiłem, że tu 14 milionów ktoś wygrał 5 lat temu. Tutaj na wprost są bloki niby jeszcze w budowie na mapie, a w prawdziwym świecie to jest dobry kebab. No niby sieciówka, ale fajnie im wychodzi mimo wszystko. Co tutaj jest? Tu jest właśnie ulica Dulemby, bo w zasadzie to Męczenników Majdanka. Droga, to jest takie dzielenie dzielnic. Po prawej są Maki, po lewej są Bronowice. Osiedle Maki. Nie to, że dzielenie dzielnic, tylko to się nazywa osiedle Maki. Gdzie podobno w szczytowej formie górnicy się osiedlali i to było pod górników podobno robione, żeby mieli w tych wieżowcach mieszkać z płyty, a górnicy wszystkim powiedzieli, że nie, nie, nie i sobie domy wybudowali i szarzy obywatele tutaj mieszkali, a tutaj jest zespół osiedli robotniczych Bronowice, tak zwane Zory, takie bloki bez balkonów z lat 60. Mieszkam niedaleko, także często tędy chodzę i po prostu tutaj nie ma balkonów. Zresztą ten blok po prawej też nie miał, tylko sobie dobudowali w latach 90. Taka ciekawostka. No, Dulemby. Dulemby. Tutaj w ogóle jest ciekawie, bo w 2017 jeszcze nie było przystanku Sulisławicka, bo w zasadzie za tymi światłami tutaj jest ulica Sulisławicka. To jest jeszcze przed remontem skrzyżowania też, bo w zasadzie to tutaj powinien być przystanek Sulisławicka. Oj, paliwko się skończyło, cóż. Tu jest weterynaria.
I tutaj po prawej się zaczyna pole Majdanka. Majdanek. Tutaj blok jest teraz, nie ma już tych chatek, także trochę się zmieniło. No i przystanek Majdanek, pomnik. 01. Zatrzymujemy się. No, on nie jest na żądanie. Mimo wszystko nie jest na żądanie. Zawsze się trzeba na nim zatrzymać. Mimo, że nikt nie wysiada. Dobra, będzie wył komunikat o braku paliwa. Tu kiedyś po lewej było ksero. Już ksero się zwinęło. Spusty lokal, kiedyś były budki z kebabem. I tutaj jest po lewej jeszcze na dodatek. Na dodatek jest jednostka wojskowa. Kiedyś był Katolicki Uniwersytet Lubelski, miał tu swoją filię. No tutaj jest pomnik na Majdanku Wiktora Tułkina autorstwa. Taka zatoczka, gdzie często policja stoi i ludzie, którzy przyjeżdżają na Majdanek, ale policja często haltuje z alkomatem. Wjazd na Majdanek, wjazd do wojska główny. No dobra, jesteśmy na przystanku Majdanek. Tutaj często dużo ludzi wysiada, bo na cmentarz. Wsiada prawie nikt. To jest przystanek typowo wysiadowy, że tak powiem. Tutaj jest po lewej droga na policję, tak, do szpitala wojskowego. Tutaj cmentarz na Majdanku po prawej, ulica Cmentarna. I teraz przystanek będzie Park Naukowo-Technologiczny na żądanie, który to jest tylko w jednym kierunku, tylko w kierunku Felina jest. To jest stary Polmozbyt, rondo imienia Janusza Krupskiego, tutaj w lewo się dojeżdża do cmentarza krótszą drogą, no ale tutaj jest przystanek na żądanie. No, wirus jest, to się zatrzymamy w Solarisie, nie narzekam na wolne, że wolno się drzwi otwierają, także możemy się zatrzymać. Mimo, że nikt nie wysiada. Z drugą stronę nie ma tego przystanku i jedziemy dalej. Park Naukowo-Technologiczny. Na żądanie. Park Naukowo-Technologiczny to jest o tamta instytucja, takie, no może nie baraki, bo to jest teoretycznie nowy styl, jakieś tam gruszki na wierzbie, tam i teatr był i to jest, należy to ogólnie do Uniwersytetu Przyrodniczego i tam to jest na działania naukowe, wzięte pieniądze z Unii Europejskiej. Dobrzeńskiego 2 na żądanie. Dobrzeńskiego 2 na żądanie. Tutaj dużo ludzi teraz wsiada i wysiada do tych hal, bo tutaj dużo więcej hal teraz powstało. Nie tylko tych kilka, co tutaj są, tylko jeszcze powstały hale, jeszcze ze 3. No i się jeszcze drzwi zacięły, znaczy sygnał się zaciął i będzie mędził do kolejnego przystanku. Następny przystanek. Słychać. Instytut Agrofizyki. Na żądanie. No i tu jest błąd, bo ten przystanek już teraz nie jest na żądanie. O, tutaj w tym miejscu są hale. Prawie do płotu z Instytutem Agrofizyki są. No, jako sam Instytut Agrofizyki to nie jest zła instytucja, to się po prostu zwyczajnie nic nie dzieje. Miała być tłocznia oleju, na powiedzeniu tak i rozdaniu próbek się skończyło. My skręcamy w ulicę Doświadczalną. No i przystanek Instytut Agrofizyki nie na żądanie, bo pamiętajmy, że rok temu się zmieniło i nie jest na żądanie, bo tu sporo ludzi wsiada często. Na agrofizyce dużo ludzi wysiada, przepraszam. Wsiada może i też, ale w przeciwnym kierunku. Ale wysiada znaczna część ludzi do tych bloków, co tu są, tych nowszych, bo w zasadzie no to Felin tak się rozrósł ostatnimi czasy, że po prostu daleko jest z przystanku do tych bloków. No myślę, że z 1,5 kilometra jest. No dobrze, i teraz skręcamy na pętlę nawrotową Felin. Znaczy, nawet nie nawrotową, tylko po prostu na pętlę Felin. Tutaj często kanary stoją. To jest fajne miejsce, bo nie widać ich od razu. Dobra, i chyba zakończyliśmy. Jeszcze zrobimy podjazd na peron. Jeżeli chodzi o zagospodarowanie peronów na Felinie, no to tak. Najbliżej pasa zieleni, najbliżej, teraz już nie ma tych toitojów, tylko jest kibel murowany.
Najbliżej się zatrzymuje siódemka i linie autobusowe. Drugi peron należy do linii trolejbusowych wszystkich, tylko nie 158. Bo 158 zatrzymuje się na tym skrajnym pasie, najbliżej Stokrotki, 156, 7 i 161 się zatrzymuje tutaj, tak. Kończymy drzwi wszystkie najlepiej. 156, 7 i 161 właśnie tutaj się zatrzymują, 158 skrajny pas, autobusy, które są na fali, tak jak 7, 36, no to tutaj 70, 21, 47, to wszystko tutaj. Dobra, chyba dziękujemy, Solaris nawet się zamyka już przed wami, bo już kończymy i dzięki.